Dzień dobry i dobry wieczór. Dzisiaj, uwaga, będzie trochę inaczej. Będzie beczka miodu, a potem mała łyżeczka dziegciu. Beczka, no może nie beczka, beczułka. No nie, może słoiczek. Ale łyżeczka dziegciu będzie. Jak zapowiedziałem, będzie trochę miodu, beczka, beczułka, słoiczek. Zacznę od, czyli po prostu w tygodnikach opinii w tym tygodniu jest naprawdę dużo ciekawych rzeczy do przeczytania, bardzo różnych, choć oczywiście są też te same tematy, no ale to dość oczywiste. Zacznę w związku z tym od Newsweeka, którego najczęściej ganiłem tutaj. Po pierwsze, dobry, oczywiście wszyscy go zrobili, dobry tekst o Idze Świątek, no bohaterce minionego tygodnia, ale w tym dobrym tekście, bo dobrych tekstów o Świątek przeczytałem już mnóstwo, szczerze powiem, i trochę one się powtarzają, mówiąc między nami, to jest głównie ten sam zestaw informacji. To, co w tym tekście Małgorzaty Święchowicz szczególnie mi się spodobało i dlaczego go chwalę, to jest informacja pochodząca od ojca znakomitej tenisistki, który zdecydował, kiedy trzeba było podjąć wybór, do jakiej szkoły średniej Iga pójdzie, że wybrał nie jakąś najbliżej domu, ale szkołę przy Świętego Bonifacego w Warszawie, jak wiemy, mieszkają w Raszynie, bo jest integracyjna. I sam tłumaczył, nie dość, że w klasach mniej uczniów, to w każdej kilka osób z mniejszymi lub większymi niesprawnościami. Chciałem, żeby córki miały w sobie jakiś rodzaj wyczulenia na innych, żeby nie myślały, że są pępkiem świata. To wspaniała zupełnie reakcja. I tak sobie myślę, że oczywiście to nie bardzo wprost jest, ale czy to też nie jest coś, co zbudowało psychikę Igi, a wiadomo, że od pewnego poziomu sportowych zmagań to jest decydujące i też niesie nadzieję, że nie zwariuje w tej chwili od tych zachwytów, którymi jest obrzucana ze wszystkich stron, a to naprawdę równie ciężki mecz jak z najlepszymi tenisistkami świata. Jest wreszcie Renaty Kim taki reportażyk z małej wioski na Kielecczyźnie. Reportażyk jak reportażyk, ja nie jestem wielkim miłośnikiem tekstów typu reportażowego, które powstają no, troszkę jednak na chybcika, bo to takie półszlachetne jest zaledwie dziennikarsko. Ale dlaczego podkreślam jako pozytywny w Newsweeku tekst? Bo Newsweek nie przyzwyczaił mnie przynajmniej na ogół do takiej wrażliwości. Otóż jest to wioska Bożymów w Świętokrzyskim, 400 osób. Nie ma szkoły, nie ma poczty, nie ma przedszkola. Wioska, która oczywiście głosowała na PiS i na Dudę. I otóż cóż się okazuje, w tej wiosce mieszkają zwykli, sympatyczni, wcale nie głupi ludzie. Na czym polega ta tajemnica? A to przeczytajcie to, co Renata Kim napisała, ale jak mówię, rozbijanie stereotypów jest też swego rodzaju dziennikarskim obowiązkiem, a szczególnie obowiązkiem tygodników opinii i dlatego to bardzo dobrze. Jest wreszcie bardzo ciekawy wywiad Macieja Nowickiego z Iwanem Krastewem. Zresztą jest też taki wywiad w Tygodniku Powszechnym. Dlaczego? No dlatego, że Krastew w tej chwili wydał książkę, która wyszła w Polsce. No to jest bardzo wybitny bułgarski politolog, ale to jest klasa, absolutna ekstraklasa światowa. Niezależnie od tego, że można z paroma tezami z tej książki dyskutować, to myśli i analizy tak wybitnego politologa no właściwie powinny być lekturą obowiązkową. Jeżeli właśnie nie te z książki i nie te z tego wywiadu Macieja Nowickiego, to wtedy Darka Rosiaka z kolei rozmowa z Tygodnika Powszechnego. Bardzo polecam, wręcz powiedziałbym obowiązkowa lektura. I wreszcie też co prawda znowu wywiad, czyli to jest tak, że tygodniki ratują sobie poziom, no, żerując, że tak powiem, na cudzej wiedzy, ale przynajmniej dobrze, że coś z tego dobrego wynika, bo bywają też wywiady czasem nudne. To jest z kolei rozmowa Dariusza Ćwiklaka z profesorem Dariuszem Jemielniakiem, który jest współautorem razem z Aleksandrą Przegalińską książki Społeczeństwo Współpracy.
I poza wieloma bardzo ciekawymi rzeczami, które profesor Jemielniak tutaj mówi, szczególnie przypadła mi do gustu, czy też wytłumaczyła różne sprawy, taka oto rzecz, że zacytuję. Gospodarka dzielenia się, sharing economy, czyli działalność firm takich jak Uber czy Airbnb, nie ma związku z dzieleniem się. To zwyczajna transakcja komercyjna, na dodatek niezbyt innowacyjna gospodarczo. To był sprytny zabieg PR-owy, żeby podpiąć się pod innowacyjne zjawisko współpracy, z jakim mieliśmy do czynienia w ruchu oprogramowania open source czy Wikipedii. I potem jeszcze dodaję, Henry Ford byłby w niebo wzięty, widząc, jak Uber ściśle monitoruje zachowania kierowców. To też specyficzny wynalazek korporacyjny. Ktoś dla nas pracuje, ale nie ponosimy za to żadnej odpowiedzialności. Nie ma limitu przepracowanych godzin, urlopu czy ubezpieczenia zdrowotnego. A z drugiej strony ta osoba się cieszy, że może pracować. Ważny, ciekawy wywiad i pewnie warto po to społeczeństwo współpracy, czyli przypomnę książkę profesora Dariusza Jemielniaka i Aleksandry Przegalińskiej, również sięgnąć, szczególnie jeżeli mamy jakieś zainteresowania społeczne i po prostu chcemy zrozumieć otaczający nas świat. Również w przeglądzie jest parę bardzo ciekawych rzeczy. Przede wszystkim, czy też w kolejności rzecz biorąc, bo nie będę tu jakiś budował hierarchii tych tekstów, Marka Czarkowskiego, analiza ludzi Mateusza Morawieckiego, bo ciągle czytamy o tym, że to jest taki jedyny pozbawiony zaplecza w PiS-ie czy w Zjednoczonej Prawicy polityk, że dlatego nie jest mu łatwo, a tutaj bardzo ciekawy i dobrze udokumentowany przede wszystkim, czyli nie jest to, powiedziałbym, pisane językiem felietonowym, tylko bardzo konkretne są tu osoby podane z funkcjami, jak Jagiełło, Klarecka, Lesisz, właściwie dwoje Lesiszów, Agata Górnicka, Tomasz Górnicki, Piotr Patkowski, Tomasz Fil i tak dalej, i tak dalej. Analiza, jak pan premier, nasz drogi Pinokio, sobie jednak konsekwentnie buduje pewnego rodzaju frakcje. Może nie w samym PiS-ie, ale w sferach państwowych, powiedziałbym. Jak dla mnie była to spora porcja dobrej, ciekawej wiedzy, a zawsze jednak wolę wiedzę od wyłącznie narzekania. Potem znowu rzecz bardzo godna polecenia, choć znowu wywiad Beaty Igielskiej z profesorem Bogusławem Śliwerskim, pedagogiem, byłym przewodniczącym Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. No cóż, nie będę cytował, powiem krótko. Mowa jest o zagładzie polskiej edukacji i to od razu sobie powiedzmy. Zagładzie, którą oczywiście PiS przyspieszył w stopniu mistrzowskim, ale która nie zaczęła się wcale wraz z PiS-em, tylko znacznie, znacznie wcześniej. Ważny, myślę, tekst i to naprawdę wcale nie tylko dla nauczycieli, może też wcale nie tylko dla rodziców, chyba dla wszystkich, którym leży na sercu przyszłość naszego kraju. I kolejny wywiad, już o wywiadach się wypowiadałem, ale powtórzę, jeżeli jest dobry rozmówca i dobre pytania, to dobre i to. Czyli Jakub Dymek rozmawia z doktorem habilitowanym Przemysławem Sadurą. Doktor Sadura zasłynął jako współautor ze Sławomirem Sierakowskim raportu Polityczny cynizm Polaków. Ale tutaj Sadura, inteligentny, ciekawy i znowu szczęśliwie, oparty jednak na jakichś badaniach, faktach i rzetelnych, podbudowanych interpretacjach, próbuje nam wytłumaczyć dzisiejszą Polskę. Tego nigdy za mało, bo my jej ciągle nie rozumiemy. Tekst zupełnie, powiedziałbym, innej parafii, choć właściwie nie do końca innej. Tekst tyleż przerażający, co optymistyczny, powiedziałbym, czyli Bojana Stanisławskiego o dzisiejszej Bułgarii. My tak naprawdę niestety chyba mamy ciągle odruch lekceważenia tych naszych dawnych krajów z bloku socjalistycznego. Jeżeli to jeszcze Węgrami się interesujemy, bo wiadomo, Orban, trochę Czechami, bo trochę im zazdrościmy. Natomiast o Bułgarii i o Rumunii chyba wiemy ciągle bardzo mało, stąd to w ogóle cenna rzecz. I ja mogę powiedzieć tylko tyle. Cieszmy się, że mieszkamy w Polsce. Nawet w tej Polsce PiS-u. Dlaczego? To zacytuję tylko pierwsze zdanie z tekstu.
Premier śpi z bronią przy łóżku, a w szafce nocnej trzyma 1000 euro w gotówce i sztabki złota. Na ulicach zaś od niemal 3 miesięcy trwają protesty. Oto pocztówka z minionego lata w Bułgarii. Ale warto zdecydowanie więcej niż te jedno czy dwa zdania poznać. Ważny tekst. I kolejna rzecz, Robert Walenciak, czyli czołowe pióro Przeglądu, ale tekst Czego brakuje Lewicy, z pod tytułem Wyborcy są, ale nie chcą głosować, który to tekst, poza tym, że jest, myślę, tekstem mądrym niestety, z którym mogę się w ogromnym stopniu zgodzić, jest jeszcze, ma jeszcze jedną dodatkową zaletę, taką metazaletę. Otóż Przegląd zaczął od kilku numerów konsekwentnie publikować właśnie kolejne materiały analityczne mówiące o niestety słabości polskiej lewicy. I właśnie konsekwencja jest w przypadku tygodników opinii cnotą. Czyli to nie jest tak, że raz ktoś miał jakiś pomysł, rzucił, przeszło, minęło, zapomnieliśmy po kilku dniach od przeczytania, tylko bardzo konsekwentnie drąży ten temat z różnych stron, bo jest jasne, że kolejni autorzy kolejnych analiz ujmują to trochę inaczej. Mam nadzieję, że ktoś w szeroko pojętej lewicy, ale tej decydującej o jej obliczu publicznym, to czyta i że będzie sobie brał do serca, bo jak nie, to czarno widzę. I wreszcie w tygodnikach jest sporo różnych tekstów historycznych, ale ten jest może w Przeglądzie o tyle ciekawy, bo dotyczy sprawy, o której właściwie, jeżeli nawet coś wiemy, to wiemy właściwie tylko w jednym zdaniu. A to jest o tym, jak Druga Rzeczpospolita, ta, do której jednak ciągle wzdychamy, burzyła cerkwie w 1938 roku. To muszę powiedzieć przerażający obrazek, jak przyjeżdżały całe zbrojne ekipy, ekipy policyjno-strażackie i po prostu ludziom w różnych małych wsiach i miasteczkach po prostu w ciągu paru godzin rozwalali cerkiew. To była taka metoda walki o polskość. Jakąś analogię do współczesnych czasów widzę, choć jeszcze żadne budynki nie są burzone, ale burzyć można nie tylko mury. Więc i Przegląd, i Newsweek jak najbardziej w tym tygodniu. Również Polityka, ale Politykę chwalę właściwie zawsze, więc nie ma w tym nic nadzwyczajnego. To, co trzeba podkreślić, znowu bardzo dobre podsumowanie, niby to już wiemy, ale akurat w tej dziedzinie podsumowań nigdy za mało, czyli sytuacja całej Polski w strefie żółtej, jak głosi LIT. Jaka jest tajemnica jakości tej analizy? Ano bardzo prosta. Ten materiał przygotowywało 9 osób, mimo że nie jest bardzo obszerny. No, taka jest tajemnica na ogół jakości. Dużo dobrze wyszkolonych, profesjonalnych ludzi, którzy zbierają dużo informacji i wyciskają z nich to, co najistotniejsze. To jest niestety dzisiaj rzadkość. Na ogół mało, a po prostu głównie jeden dziennikarz w dzikim pędzie zbierający to, co akurat mu się nawinie pod rękę i potem klecący z tego tekst. No tu jest na szczęście dokładnie na odwrót, ale też towarzyszy temu znakomity tekst Karola Jałochowskiego, czyli zawsze chwalony przeze mnie dział popularno-naukowy polityki, o modelach matematycznych dotyczących pandemii. Też coś więcej niż na ogół możemy wyczytać w bieżącej prasie czy mediach, nawet jeżeli dobrze nas o pandemii informują. Jak widzę, Ewa Siedlecka, której tekst o pierwszym komisarzu, czyli o Jarosławie Kaczyńskim w rządzie, jest w tym numerze. I z tego by tak wynikało, że Ewa Siedlecka, wybitna specjalistka od spraw prawnych, no, zaczyna też wkraczać w publicystykę bardziej polityczną. I to bardzo dobrze, ponieważ ta publicystyka jest akurat oparta na jej właśnie wiedzy prawnej. I dzięki temu ta analiza pozycji Jarosława Kaczyńskiego w obecnym rządzie Morawieckiego jest ciekawa i ciekawsza niż ileś innych analiz, które czytałem. Kolejna rzecz to kontynuacja. Ja już tydzień temu chwaliłem, że Polityka zaczęła taki serial esejów wybitnych współczesnych Polaków, zapoczątkowany esejem Olgi Tokarczuk, które to eseje w dodatku łamią tę upiorną, zupełnie tygodnikową zasadę
że na ogół wszystko powinno mieć jedną, dwie, trzy, góra cztery strony, przy czym trzy są najbardziej lubiane, bo to wiecie Państwo, co znaczy trzy, to znaczy nieparzysta liczba stron w tygodniku. No jeżeli jest nieparzysta, to do parzystej domykamy reklamą, prawda? Więc stąd się w ogóle biorą takie objętości. A te równe na przykład cztery strony, już nie powiem o sześciu, bo to prawie się nie zdarza, no są wtedy, jak jest bryndza reklamowa i kiedy już i tak nie ma znaczenia, czy tam, bo i tak nie ma co na tę, na domknięcie z nieparzystości do parzystości i tak nic się nie da wstawić. Tym razem esej Agnieszki Holland. Znowu zbyt mądry, piękny i głęboki to jest tekst, żebym ja go streszczał. To jest zdecydowanie do przeczytania. Przed nami jeszcze będą teksty Mariana Turskiego, Andy Rotenberg, Ewy Bińczyk, Urszuli Zajączkowskiej, Zbigniewa Mikołajko, między innymi. To potem wszystko ma, jeszcze ma wyjść w książce. Ja przypomnę, że kuratorami tego projektu są Edwin Bendyk i Irek Green. I za to im wielka cześć i chwała, ale wszystkim polityce, że zdecydowała się na formułę, która odwołuje się do inteligentnego i wymagającego czytelnika. To, co w tygodnikach opinii mnie mierzi, to jest taka ich często mniej czy bardziej świadoma tabloidyzacja. A tu nie, proszę bardzo, idziemy w coś głębszego i trudniejszego. Naprawdę są na to czytelnicy i są na to chętni, aczkolwiek jeżeli mnie słyszą, to niech to udowodnią, kupując te tygodniki albo przynajmniej zamawiając elektroniczną prenumeratę. Bardzo ciekawa analiza Ewy Wilk o tym, co się stało z nami, że zaczęliśmy nie hamować się z nienawiścią w przestrzeni publicznej. Jak pisze autorka, powolne, niechciane zwycięstwo natury nad kulturą. O tym, jak ludzie, którzy jeszcze parę lat temu nigdy by tak nie reagowali, raptem rzucają, i to jak mówię publicznie, a nie tylko prywatnie, najcięższymi przekleństwami i właściwie wchodzą w taki potwornie chamski język. Ważna, taki trochę autoterapeutyczny tekst, powiedziałbym. Bardzo dobra analiza z kolei też czegoś, co autor nazywa zdziczeniem we Francji, Marka Ostrowskiego, czyli w polityce właśnie specjalisty od spraw zagranicznych, ale od Francji chyba szczególnie, ale w tym ciekawym, bardzo informacyjnym tekście może rzecz, która mnie paradoksalnie trochę odwracająca jego sens, najbardziej mi się spodobała, bo o tym nie wiedziałem, bo mamy wyobrażenie Francji jako tej ogarniętej strasznym żywiołem dżihadu niemalże, gdzie przestępstwa plenią się potwornie i gdzie jest coraz gorzej i strach chodzić po ulicach Paryża czy jakiegokolwiek innego miasta. A tu proszę bardzo, przestępczość we Francji systematycznie spada. W latach 90. było średnio około 1600 zabójstw rocznie, obecnie około 850, czyli o połowę mniej. Nawiasem mówiąc, per capita to jest mniej niż w Polsce jeszcze, te 850. I zmniejszyła się też liczba kradzieży z użyciem przemocy. I znowu, drobny niby fakt, ale jakżeż ciekawy w kontekście pewnego stereotypu, który na temat Francji, nawet przyjaciołom Francji, chyba zaczyna zajmować jakieś ważne miejsce w mózgu. Za to też właśnie cenię autorów, którzy potrafią wychwycić takie rzeczy rozbijające nasze stereotypy, czy nasze taki automatyzm myślenia. I wreszcie Tygodnik Powszechny, w którym jest dużo ciekawych materiałów. Ja tylko zwrócę uwagę na jeden. Otóż materiałem głównym, i to materiałem w dodatku okładkowym, co jest szaleńczą odwagą. Tak wygląda ta okładka Tygodnika Powszechnego. A dlaczego ją Państwu pokazuję? Ano pokazuję ją Państwu dlatego, że prawdopodobnie miażdżąca większość z Was nie ma pojęcia, kto jest na tej okładce. A tak się trochę przyjęło, że Tygodnik Opinii to powinien dawać jakieś tak zwane znane ryje, z przeproszeniem, bo to wtedy zwiększy sprzedaż. A tutaj jeszcze się dowiadujemy, że to jest Karolina Hammer i Michał Łuczewski. I pewnie jest tak, że jakiś tam odsetek ludzi w ogóle zainteresowanych czytaniem może wie, ale to jest aktywistka społeczna Karolina Hammer
i wielokrotna medalistka Mistrzostw Świata i Europy osób niepełnosprawnych, paraolimpijka, no ale również, że tak powiem, szczególnie w ostatnich latach znana z i z protestów w sprawach osób z niepełnosprawnościami i jako osoba, która dokonała coming outu jako kobieta biseksualna, a jeszcze kilka miesięcy temu w formie e-booka ukazała się książka, rozmowa z nią, rozmowa rzeka Karoliny Domagalskiej, Niezatapialna. A pan Michał Łuczewski, z kolei socjolog i psycholog, adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim, jest był właściwie zastępcą dyrektora Centrum Myśli Jana Pawła II. Co może łączyć takie dwie osoby? Wydawałoby się, no może nie są to kompletne skrajności, ale jednak dość daleko od siebie. I co może sprawić, że redakcja decyduje się, żeby ich rozmowie przeprowadzonej przez Michała Okońskiego dać w tygodniku, uwaga, 11 stron. I teraz ja powiem tyle, to może nie jest rozmowa, która każdemu przypadnie do gustu, przede wszystkim tych, którzy męczą się już po przeczytaniu jednej strony. To jest bardzo ciekawa, trudna, głęboka rozmowa o tym, czy jest możliwe porozumienie między dwojgiem ludzi o tak różnych życiorysach, doświadczeniach i poglądach. Ja od razu powiem, w pewnym sensie trochę wiadomo, że jest, dlatego że oni się przyjaźnią. Ale na czym polega fenomen takiej przyjaźni? Ludzi, którzy w dodatku są szalenie pryncypialni w swoich poglądach, nie są konformistami, nie są oportunistami. Warto te 11 stron przeczytać. To jest zresztą ciekawe. Może nie każdemu przypadnie do gustu, bo tam jest trochę grzebania się w różnych bebechach, trochę metafizyki. Ale wielki szacunek dla tygodnika, który rozumie, że są tematy, których nie da się ująć na tych standardowych dwóch, trzech czy czterech stronach, że pewne tematy muszą wybrzmieć i nawet jeżeli łączy się to z ryzykiem, że jakiś zbyt niecierpliwy czytelnik powie to nie dla mnie albo mnie to nudzi, to mimo wszystko ważniejsza jest pewna misja dziennikarska czy medialna, która polega na tym, żeby świat przedstawiać tak dobrze i tak dokładnie, na ile to tylko możliwe. A po prostu do tego często potrzeba wielu, wielu słów. I teraz ta łyżka dziegciu do tego słoika miodu. Tak jak chwalę Tygodnik Powszechny za tę okładkę z nieznanymi bohaterami, paradoksalnie zresztą nieznani bohaterowie mogą też zaintrygować. Jesteśmy tak przyzwyczajeni do tego, że widzimy ciągle te same twarze, że ja bym na przykład przystanął i na przykład przynajmniej spojrzał, a kto to jest. Pomijam, że to sympatycznie, inteligentnie wyglądający ludzie. I czy Tygodnik na tym straci, na takiej okładce? Myślę, że nie. Zresztą w końcu nie przypadkiem to jest jeden z niewielu tygodników opinii, który od dawna już, od kilku lat właściwie stopniowo, bardzo powoli, ale jednak zwiększa sprzedaż. Natomiast co mamy gdzie indziej? No w przeglądzie nasz ukochany Pinokio. Ja już o tym mówiłem tydzień temu, dwa tygodnie temu, trzy tygodnie temu. Nie rozumiem, dlaczego media antypisowskie, opozycyjne wobec PiSu postanowiły robić mu reklamę, bo to jest reklama PiSu. Bo to jest reklama PiSu. Pamiętajmy, że na każdego człowieka, który ten przegląd kupi i przeczyta, jest 10, a może 100, którzy tylko zobaczą go w kiosku. I w związku z tym obraz tego wielkiego polskiego polityka, wielkiego przez nos oczywiście, będzie im się utrwalał jako taki obowiązująca wykładnia polskiej współczesności. I polityka, i znowu, co prawda Trójca Święta, szczerze powiem, potwornie do tego kiczowata ta okładka, bo to jest tak, że tutaj wisi nad głowami COVID powiększony do jakichś upiornych rozmiarów, jakiegoś marsjańskiego statku kosmicznego. Ucieka przed nim Mateusz Morawiecki, kuca eks-minister Szumowski nakrywając się marynarką, a Jarosław Kaczyński chowa się w kanalizacji. Szczerze powiem, taki kicz, że mi się zrobiło niedobrze, ale już pomijając kicz, czyli sprawy estetyczne, to znowu wielka reklama i wielki triumf PiSu, że dostał kolejną okładkę w tygodniku, który stara się ten PiS zwalczać.
Otóż na pewnym poziomie wcale nie zwalcza. Mam nadzieję, że to może kiedyś do tych redakcji dotrze, że naprawdę jest mnóstwo ciekawych ludzi i ciekawych tematów, jeżeli już nie jest to wielki pomysł, ale to przynajmniej niech to będzie okładka polityki z Igą Świątek i z dobrym tytułem. To nie, ta okładka nie rzuca mnie na kolana oczywiście, choć sympatyczne jest to, że Iga Świątek, poza tym, że jest wybitną tenisistką, jest też z twarzy, powiem, bo nie znam jej niestety osobiście, niesłychanie sympatyczną osobą i ładną dziewczyną. I po prostu jest miło spojrzeć, ma uśmiech moim zdaniem zniewalający, więc rzeczywiście tytuł, też bardzo banalny, Radość w czasach zarazy, jest adekwatny i powiedziałbym, że za tę dość banalną okładkę politykę rozgrzeszam, bo niczego tak nam nie potrzeba jak odrobinę radości w czasach zarazy, także tej pisowskiej.